Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Radosław Hendrych, Telewizja Kaszuby. Dzisiaj moim rozmówcą jest wójt gminy Lipusz, pan Mirosław Ebertowski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Kontaktuję się z Panem, ponieważ chciałem zapytać o kilka kwestii związanych z nową rzeczywistością w czasach pandemii koronawirusa. A mianowicie chciałbym zacząć na przykład od funkcjonowania Urzędu Gminy Lipusz. Czy są jakieś problemy? Jak teraz wygląda praca urzędu? No, praca urzędu została w pewnym stopniu ograniczona, jeśli chodzi o obsługę bezpośrednią interesantów, ze względu przede wszystkim na to, żeby ograniczyć zbędny, że tak powiem, ruch mieszkańców, ale też, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy zostaną zarażeni na przykład pracownicy urzędu i urząd nie będzie mógł dalej realizować swoich zadań ze względu na skierowanie na kwarantannę, powiedzmy, czy do izolacji. Jest załoga urzędu jest podzielona na dwa zespoły, które pracują niezależnie od siebie. Jednego dnia na miejscu na terenie budynku urzędu, drugiego dnia zdalnie z domu, tak żeby te dwa zespoły się nie spotykały w przypadku zakażenia którejś osoby z któregoś zespołu, żeby nie wyłączyć pracy całego urzędu. W związku z tym są pewne ograniczenia, głównie tutaj one dotyczą załatwienia spraw z zakresu spraw obywatelskich czy urzędu stanu cywilnego. Tu te sprawy można załatwiać bezpośrednio, bo niektóre z nich trzeba, że tak powiem, indywidualnie, bezpośrednio załatwiać co drugi dzień. Informacje stosowne mamy zamieszczone na stronie naszej internetowej oraz są na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy. Poza tym normalnie realizujemy wszystkie zadania tak, jak do tej pory staramy się realizować. Okej. Okay. Zmieniły się też zasady, jeżeli chodzi o edukację w szkołach. Jak zatem wygląda edukacja w gminie Lipusz? W szkołach gminy Lipusz? No myślę, że tak jak podobnie jak w całym kraju, bo jeśli chodzi o zamknięcie szkół, czyli nieuczęszczanie uczniów do szkół, to są rozporządzenia tutaj rządowe, ministrów odpowiednich. No i u nas również odbywa się ta edukacja w sposób zdalny, czyli nauczyciele za pomocą środków technicznych różnych przekazują informacje uczniom, jakie mają zadania wykonać, czy udzielają jakiejś pomocy w realizacji programu nauczania. Czy zatem wszyscy uczniowie są zaopatrzeni w sprzęt medialny, internet, czy zgłaszają jakieś problemy? Jeśli zgłaszają, to w jaki sposób staracie się im pomóc? No w tych sytuacjach, w których były takie zgłoszenia, bo były też, że jest jakby trudność z dostępem do sprzętu właśnie, brakiem sprzętu, czy dostępem do internetu, to szkoły wypożyczyły uczniom taki sprzęt, który miały w swojej dyspozycji. My też w ramach programu rządowego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła zakupiliśmy partię laptopów, które też będą udostępniane uczniom do nauki. Jeśli chodzi o wsparcie osób starszych, to realizuje je Ośrodek Pomocy Społecznej. Zamieściliśmy też taką, przekazaliśmy taką informację bezpośrednio. Pracownicy się też skontaktowali z osobami starszymi, szczególnie tam, gdzie są te osoby samotne. Chociaż u nas w większości na terenie tutaj Lipusza, to raczej w rodzinach te osoby są, także nie potrzebują takiego bezpośredniego wsparcia. Ale tam, gdzie są te osoby samotne, to kontaktował się Ośrodek Pomocy Społecznej i jest w stałym kontakcie. W razie niemożliwości zaopatrzenia się czy jakichś trudności, to udziela tej pomocy. No, poza tym życie pewnie toczy się tak jak w innych miejscowościach. Widać dużo, dużo mniejszy gdzieś tak powiem ruch na terenie miejscowości, że mniej jest osób przemieszczających się na pewno pieszo czy rowerami, ale też i pojazdów mniej. No, to życie jakby takie troszeczkę wymarło, można by powiedzieć, społeczne, ale z tego co widzę, w placówkach handlowych, głównie tych spożywczych czy spożywczo przemysłowych handlujących takimi towarami, są ludzie, przychodzą, zaopatrują się, towary są. Po kilku tam takich sytuacjach, gdzie w pewnym momencie zabrakło jakichś towarów na półkach, to dzisiaj już na bieżąco można się praktycznie we wszystko zapatrywać. Także myślę, że to życie jest wolniejsze, bym powiedział, tak zwolniło.
Okej, dziękuję panu bardzo za informację. Ja przypomnę, że moim rozmówcą był wójt gminy Lipusz, pan Mirosław Ebertowski. Dziękuję panu, życzę dużo zdrowia i do usłyszenia. Dziękuję, wzajemnie, dziękuję, do usłyszenia.